Przejdźmy się teraz do półki, która nie jest nazwana zdrową żywnością, z olejami, z innymi płatkami. Cały sklep wyposażony w jakieś produkty nazywane spożywczymi. Boże, jaki wielki dział słodyczy, po to, żeby nas mordować tym cukrem. I tutaj mamy, co my tu mamy? Tu mamy różnego rodzaju kasze, makarony, jakieś sztuczne przetwory, które służą do dodawania smaku potrawom, które nie miałyby żadnego smaku. I teraz mamy oleje. Zobaczmy, ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy też pasteryzowany. W zasadzie nie ma tutaj niepasteryzowanego octu. Oleje. Oleje te virgin, czyli tłoczone na zimno, możemy spożywać. Natomiast większość olei tu jest niestety rafinowanych. Olej kokosowy. Jest ostatnio bardzo duża moda i zresztą my promujemy olej kokosowy, ale nie każdy olej kokosowy nadaje się do spożywania. Ten olej kokosowy jest rafinowany, chociaż jest tak dziwnie nazwany. Jest afinowany, bo te R tutaj zostało. W każdym bądź razie to jest bardzo niezdrowy olej, ponieważ każdy olej, który jest rafinowany, jest dla nas bardzo niezdrowy. Także kupienie oleju kokosowego za 10 zł, 10,59 pół litra, to jest tak jakby kupowanie zwykłego oleju, który jest rafinowany, za grube pieniądze. Poszukajmy innych olejów. Te oleje. Mamy tutaj wspaniałe oleje. Tu mamy olej z awokado. Olej z awokado to jest wszystko virgin, czyli to jest na zimno tłoczony. Na zimno tłoczone oleje możemy spożywać. Jakieś tutaj mamy tłoczone na zimno olej rzepakowy. 22 zł za taką butlę półlitrową. W miarę dobra cena, w miarę przystępna cena, jeśli chodzi o takie oleje. Myślę, że największym problemem jest zrozumienie, że pokarmy, które są ugotowane, które są przetworzone termicznie pod wyżej temperatury 48 stopni, to nie są pokarmy, które powinniśmy spożywać, także one nie powinny się znaleźć na półce z zdrową żywnością. Mogą to być pokarmy ekologiczne, ponieważ załóżmy są wykorzystywane do tego rośliny, które może nie miały aż tyle nawozów. Natomiast nadal to są pokarmy, które nie będą wpływać dobrze na Twoje samopoczucie, na Twoje zdrowie, ponieważ to są wszystko bezpotrzebne rzeczy. Jeśli można by było zasugerować jakiekolwiek płatki tutaj, czy jakiekolwiek musli, które tutaj się pojawiają, to są takie. To są takie, to są tak zwane musli górskie, typ górski, czyli tak jak widać tutaj, te ziarno jest w zasadzie zgniecione, tylko duże są te płatki tego ziarna, ale też nie do końca te dodatki, które tutaj są znane, wiadome, jakie jest ich pochodzenie. Tutaj tak samo, zobacz, tutaj są takie płatki, które są duże, jest rozgniecione ziarno, nieprzetwarzane i takie płatki można spożywać. Natomiast każde inne to są płatki, które są znowu termicznie przetworzone i nie powinny trafić na nasz talerz, ponieważ będą obciążać nasze ciało, będą musiały być wydalone, a do tego nasze ciało będzie musiało niestety wykorzystać swoją własną energię i swoje własne enzymy. Pokarmy pozbawione enzymów nie powinny być spożywane, na przykład to tutaj. Różnego rodzaju pasty, różnego rodzaju marcheweczki, jakieś groszki, jakieś kapusty i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które są pasteryzowane, czyli zamordowane, zabite. Tutaj nie ma żadnego życia. Co z tego, że to jest zapakowane, ma ładną naklejkę, że to jest bio i tak dalej, to dalej będzie się źle po tym czuł. Myśmy przechodzili przez ten etap i w ten sposób żeśmy się odżywiali przez jakiś okres czasu, myśląc, że to są lepsze rzeczy. Natomiast dalej nasze życie było kiepskie, bardzo źle żeśmy się czuli. Mieliśmy bardzo mało energii i nie funkcjonowaliśmy tak jak trzeba. Ze względu na to, że nie rozumieliśmy, że to dalej są rzeczy, które nie powinniśmy spożywać. Te wszystkie sojowe jakieś tutaj granulaty, te wszystkie jakieś sojowe zamienniki, kotlety sojowe i tak dalej, to są wszystko sztuczne wytwory natury, wytwory człowieka i nie powinny być spożywane. Te wszystkie pasztety tutaj, te wszystkie jakieś fasolki, cieciorki i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które są ugotowane, przetworzone i tak dalej i nie powinny trafiać na nasz talerz.